Mija 15 lat od momentu powołania Zarządu Infrastruktury Sportowej przez Radę Miasta Krakowa. I mam nadzieję, że te 15 lat to jest 15 lat rzeczywiście bardzo dobrych dla krakowskiego sportu. Ja zawsze powtarzam, że mamy trzy nogi, na których działamy. Jedno to jest to, co jest najważniejsze, czyli infrastruktura sportowa, czyli budowa nowej infrastruktury dla klubów, dla szkół, dla młodzieży, dla mieszkańców. Budowaliśmy mnóstwo basenów, hal sportowych. Mamy odnowionych prawie wszystkie boiska przy szkołach, przy klubach sportowych. Oczywiście pracy jeszcze jest wiele, ale w końcu to dopiero 15 lat. Myślę, że za następne 15 lat powiemy jeszcze więcej, co udało się zrobić. Drugą rzeczą to jest zarządzanie obiektami sportowymi. Ponad 100 obiektów, którymi trzeba zarządzać poprzez podmioty zewnętrzne. I myślę, że uregulowanie tych spraw było bardzo ważne i w tej chwili możemy powiedzieć, że wszystkie kluby sportowe, stowarzyszenia, które działają na własności Gminy Miejskiej Kraków, mają zawarte prawidłowe umowy i możemy wspólnie rozwijać tą infrastrukturę. No i trzecie, które jest dla mnie również bardzo ważne, to jest promocja Gminy Miejskiej Kraków i miasta Kraków, można powiedzieć, na całym świecie, bo nie tylko w Europie, nie tylko w Polsce. Współorganizujemy mnóstwo partnerskich imprez sportowych. Przypomnę, że otwarcie Tauron Areny było 20 czerwca 2014 roku i to był mecz Polska-Brazylia w ramach Ligi Światowej, gdzie ponad 15 tysięcy ludzi po raz pierwszy zagościło na Tauron Arenie. I od tej pory Mistrzostwa Świata w siatkówce, Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, Memoriał Wagnera, który już corocznie organizujemy w Krakowie. No i te imprezy na zewnątrz, czyli Tour de Pologne, gdzie ja zawsze będę powtarzał to, co mówi Czesław, że Kraków dla Tour de Pologne jest tym, czym Paryż dla Tour de France. Mamy piękną imprezę Kawaliada, która już wzrosła w pejzaż Krakowa. Bardzo rozwija się jeździectwo, bardzo rozwijają się stadniny i bardzo dużo dzieci trenuje tą dyscyplinę. I wiele innych, mnóstwo imprez plus programy, które upowszechniają sport, które powodują, że młodzież i mieszkańcy coraz częściej biegają, jeżdżą na rowerach, pływają. I myślę, że to jest nasz główny cel, aby coraz więcej ludzi po prostu biegało, po prostu uprawiało sport, po prostu wyszło na zewnątrz, a nie spędzali czas przy komputerach.